Witam wszystkich serdecznie z tej strony Toxie i zapraszam do kolejnego materiału z gry StarCraft 2. Jesteśmy tutaj w 1/8 finałów DreamHack Summer 2012. Jak widzimy, jest to best of three, więc do wygranych dwóch map i naprzeciwko siebie mamy na mapie Metropolis. U góry jest to cytoplazm, niebieski zerg. A na dole mamy czerwonego Protosa, mana z teamu Maus eSport, który jest reprezentantem Polski. Widać tutaj czata, pyta się na przykład Cytoplasm, czy jest cross only, a mana się pyta czemu. Close position. No jest to niemożliwe, żeby były close position. Na takim turnieju przeważnie to są właśnie wersje takie jak tutaj TSL. Jest na przykład tylko cross only, albo może być tutaj jeden zawodnik, a tutaj drugi. Więc blisko powietrznie, ale nie tak blisko. Bo to by było trochę imba dla zerga. No i 14 pól od Cytoplazma. No i mana już tutaj ma swoją probkę. Co się będzie decydował? Mana będzie Forge Expand. No już na pewno, bo tutaj ten pylon wszystko nam mówi i jest Forge. Ta probka od razu tylko zbierze sobie minerałki, wróci i prawdopodobnie od razu będzie stawiać gatewaya albo i nie, nie. Na razie się jeszcze na to nie decyduje. Nawet na gasy, no tak, już jedzie sobie, no i gateway. Nie, Nexus first, znaczy Nexus po Forge od razu bez gateway, no tak, ma rację, no co, jak tutaj gadam głupoty. Cytoplazm no, miał tutaj blokowaną tą swoją naturalną ekspansję, więc zakłada bazę w drugiej ekspansji. No, ale pewnie w naturalu za chwilę zjedzie jakaś probka i też postawi. No tak, gateway wallu, następny pylonik i będzie dostawiany, myślałem, że tutaj, ale jednak tutaj. Fotokanon, bardzo duże przejście, nie wiem czy będziecie chciał wallować tak do końca, czy po prostu tak chcę zostawić, bo jednak ten cybernetic core gdzieś musi wstawić. No, już tutaj dwie ekspansje zakładane od strony Cytoplazma. Naprawdę może tutaj zdrowo przedronować. Jest to normalne zachowanie ze strony zerga na Forge Expand Protosa. No i bardzo ładnie ustawiony ten Cybernetic Core. Będzie tylko tutaj lekkie przejście, jedno przejście, gdzie będzie mógł wstawić sobie Zelota. No i już są chronobustowane probki do następnej bazy, a u Cytoplazma właśnie budowało się aż 6 probków, 6 dronów. Widać, że będzie chciał tutaj ładnie przedronować. Nie decyduje się nawet chyba na pojedynczego, nawet zerglinga jak na razie. No, a nie, jednak jakieś tutaj zerglingi już były, coś tutaj kombinowały, biega właśnie jednym z nich, szuka pylona, drugi tutaj trzyma sobie jedną Cell Naga Tower. No i tutaj wjeżdża sobie spokojnie ta probka i szuka. Nie będzie nic na pewno tutaj kanonował. Ten Queen no zdoła zabić tą probkę, naprawdę bardzo dobrze wymikrowany Queen zabił probkę. No brakuje tutaj jednego Queena, jeszcze go nie produkuje, a przydałby się, te larva injecty są naprawdę przydatne. No i ten Zerot przegonił tego jednego biednego zerglinga. Czy w ogóle jakiś gaz? Tak, jest jeden gaz, jak będzie miał pewnie 100 gazu, wymyślił metabolic boost, ale na razie to się nie dzieje, że no właśnie, ino powiedziałem, że się to nie dzieje, to kliknął i zrobił. Co tutaj u many? Jest plus jeden oczywiście wymyślane, za każdym razem będę to powtarzał. Plus jeden jest bardzo ważny na PvZ, bo wtedy zeloty mają zerglinga na 2
uderzenia, a nie na 3. No i to naprawdę strasznie dużo pomaga w później w walce, w jakimś tym fajcie. 6 gate'ów dostawianych od many. Najprawdopodobniej będzie się właśnie decydował na jakiś push na tą trzecią bazę. No i przymycił tutaj jedną probkę i wstawił pylona do środka bazy z Cytoplazma. Nie będzie to bardzo, znaczy to w ogóle nie będzie wyglądać, bo on robi Leira, 12 dronek, dopiero teraz będzie się kończyć Metabolic Boost, ale nie ma ani jednej jednostki, która mogłaby tutaj bronić. Bardzo dobry warping 4 sentry, które będą blokować rampę, więc wojska będą mogły dochodzić tylko z maina. I co tutaj jest? Evolution Chamber, które właśnie się kończy, plus 1 też do armoru i warping aż 5 zelotów, które naprawdę będą tutaj robić sieczkę w mainie. No i jak widać, następne drony dopiero teraz, 18 zerglingów i plus 1 do ataku dla zerglingów, ale to za dużo nie da, znaczy można powiedzieć, że nic nie da. Następny warping, następne 3 zeloty, no i tutaj będzie po prostu totalna sieczka robiona w mainie. Nie ma jak tego dobronić, na pewno, że snajpuje tego Leira, nie będzie się na nic innego decydował, tylko właśnie na snajpę tego Leira i pięknie blokuje i niszczy te zerglingi, które tutaj próbują wjechać na górę. Bardzo dobra decyzja, no i ten Leir zostanie zniszczony, tak jest. Teraz powinien się zdecydować na przykład na focus z Bonfula, byłoby to naprawdę niedobre, nawet że decyduje się na atak na drugą, raczej na ekspansję, bo jednak tutaj ma te sentry troszeczkę tych zerotów, które zadają naprawdę ogromne obrażenie tych zerglingów, to są tylko na 2 strzały. Naprawdę to dobrze wygląda dla many. Wszystkie drony nawet zostały wysłane do ataku w mainie. Tutaj już nic nie żyje. Mana wycofał swoje wojska, ale naprawdę tutaj zabił wszystkie te drony. Jakiś tutaj spinecrawler, który właśnie jest pokusowany, chce się urodzić, ale nie uda mu się to, czyli wybudować. Roach Warren też został sfokusowany, parę roachików tylko wyszło, za dużo to chyba nie da. Spycrawlery są brane z maina i przestawiane do ekspansji, ale ja tutaj nie widzę, żeby Cytoplasm mógł się jakoś wybronić, bo teraz te spycrawlery po prostu mogą być sfokusowane i na tym się to po prostu skończy. Nawet jeden próbował, ale mu się nie udało. No i blink też jest wymyślany. 4 mutaliski, 16 treningów. Nie wiem, czy będzie chciał jakiś na przykład kontratak zrobić, ale jednak tutaj jest 8 warunków gate'ów i nawet jakby miał zwarpować aż 8 stalkerów do maina, nawet że teraz tutaj zwarpował 4 stalkery i 2 zeloty i jedzie na tą ostatnią bazę, tutaj naprawdę nie ma nic, żeby to bronić. 4 mutaliski, no i właśnie GG i Mousemana prowadzi 1-0 w tym best of 3. Będzie mu brakować tylko jednej mapy do wygrania albo Cytoplasmy doprowadzi do remisu. Do usłyszenia w następnej grze.